Serwus, z tej strony Jasiek i witam Cię w kolejnym odcinku z gry The Walking Dead. Jest poranek, zatem idziemy teraz z fanatykami wędkarstwa na ryby. Mam nadzieję, że uda nam się jakiegoś karasia złowić albo jakiegoś łososia, to by było dobre, bo lubię łososie. Albo, co lepsze, szczupaki, bo szczupaki to są takie ryby. Szczupak to jest król wód, tak jak rekin, król dżungli. Rekin, ja pierniczy zrąbałem. Tak jak lew, król dżungli. Takie szczupaki potrafią być, albo nawet większe, tylko się... O! Takie kurde, takie o, takie jak mój bęben. Takie duże. Oj, sporo. Jest bardzo złośliwa. What's her problem? Yeah, she's got a lot on her mind lately. Bringing a baby into a world like this. No, to w sumie fakt. Sprowadzić w ogóle dziecko na świat to jest troszeczkę stres, troszeczkę taka panika, nie wiesz czy sobie poradzisz i tak dalej. Wiadomo, nie? A sprowadzić dziecko na taki świat, jak jest zombie, jak nie będziesz mógł łatwo dostać pieluszek, nie ma 500+, no ja pierniczę. To jest mega straszne, mega ciężkie. Rozumiem trochę ją, ale nie powinna na mnie naciskać, no ja jestem tylko dzieckiem. Czemu? Czemu? Jak trzeba będzie, to ja ją wyjaśnię. A co? Damy se radę, Clementine. My nie damy rady. Niedaleko, okej. Okay. A po co dubeltówka? No tak, jakby szwendacze zaatakowały. Jak strzelać? Tak, Lee mnie uczył. Ale opowiedz o tym, że nie ze strzelby. A tu tutaj macie taką siatkę. Tak się te szwendacze przedzierają tu. Gdzieś może już uszkodzone. Lines up the shot just like I taught him, and then I hear him start whining. He turns. No to jest strach trochę. Strzeliliście kiedyś z broni, nawet nie takiej prawdziwej na kulę, ale jakiejś takiej wiatrówki czy coś? To jest straszny strach. Kurde, to jest coś takiego, że jest taki odrzut, że tutaj cię boli ręka, na przykład ramię od odrzutu. Jak ja raz strzelałem z wiatrówki, to w ogóle przystawiłem lunetę do oka i potem miałem takie prawie że limo, bo sobie tak uderzyłem się tym odrzutem. No jeszcze ten hałas. Masakra, ty. No nie, strzelanie nie jest takie łatwe. Please don't make me shoot it. Really? No way. Hey. Oh. Why didn't you wait? You want us standing around while you piss on a tree? You know where the river is, boy. Właśnie co, mała dziewczynka miała patrzeć jak lejesz. Chłopie, to jest nielegalne, nawet w tych czasach. A poza tym niemoralne. A jakby ona zobaczyła za dużo małego. Ty, zaraz się pokłócicie, spokojnie. O nie, czemu się kłócą? Ja pierniczę. Błagam, nie kłóćcie się. Tak, przyszedł wczoraj i nas przeprosił. Ja pierniczę. Zakompleksiony syn. To się dobrze nie skończy. On na bank coś odwali, nie? O. Dziękuję za kolejny odcinek. Dziękuję ci, Igorze. Dziękuję, wariacie. Tu na bank się coś odwali. Zakompleksiony syn. No nie ma bata, że się to dobrze skończy, nie? I że zaraz przyleci wróżka i o proszę bardzo, 5 zł za zombie. No nie ma bata, to się źle skończy. On zabije swojego tatę, tata był jedynym, który nas lubił i będziemy musieli razem, a to jest sobie fajny pomysł. Ja to przewiduję tak, mówię wam. Jakby już sporo w grze przewidziałem, że nawet czytałem komentarze, że podejrzewacie, że ja wiem co się stanie w tej grze, nigdy nie oglądałem. I nigdy nie grałem w tę grę. Serio. Po prostu to jest, jak się ogląda serial The Walking Dead, to się mniej więcej już wie, co może się stać, nie? Na przykład to z tymi kanibalami. Po prostu jesteś przygotowany na wszystko i wiesz, że jak coś się pięknie układa, no to zaraz coś się stanie. Zaraz uderzy meteoryt, zaraz przyleci trzech jeźdźców apokalipsy, czy tam przyjedzie, kurde, Chester i z Akademią Pranków i zaczną prankować. Coś się na bank stanie, nie? A tutaj właśnie widzę to spięcie pomiędzy synem a ojcem. To będzie złe. Chociaż czy on jest jego... Chyba jest jego synem. Ale się obraził. Gorzej. Jak Papito umrze, albo teraz umrze Papito, albo jego syn.
Brought it up to my sisters, figuring she'd want to freeze some of the meat. Nick didn't speak to me for weeks. Sometimes you gotta play a role. Even if it means people you love hate you for it. Paul Coleo. You should tell him that. Powiedziałeś mu to? O-o. Chłopie. Niby dorosły mężczyzna, a głupi. To jest właśnie to. Jak jesteśmy młodsi, myślimy sobie, o, dorośli ludzie wiedzą, co robią. To są inteligentne osoby. Chciałbym kiedyś być tacy, taki jak dorosły człowiek i wiedzieć, co robić w życiu. Gówno, prawda? Dorośli ludzie też nic nie wiedzą. Też są głupi. Też są dziećmi dalej. Tylko, że większymi. I mają więcej pieniędzy. Jesus, Mary and Joseph. Co się stało? O, matko! Ale wyrzuciło. Uważaj, uważaj. A nie, to ktoś strzelił do nich. To są martwi już ludzie. Co jest? Ale ktoś ich przedziurawił kulami. Ja pierniczę. Jakieś świry z Wyrole. Uciekajmy stąd. Who's Carver? Kto to Carver? A to ten zły, to jest ten zły. Be careful. Some of them might still be moving. Właśnie, właśnie. Ty się nie zbliżaj, Clementine. Ty zostań z tyłu. Nie zaczepiaj nikogo. Ten się jak nic obudzi, mówię wam. Spokojnie. Ten wygląda jak Lily, czy to ty? A tam dalej jest to ciało na tej łódce? To jest ta łódka? Ten kajak? O kurde. Dużo ich. Ktoś całą grupę pozabijał i tutaj zostawił. Ma rację chłopak. Nie, czemu sprawdzić pozostałych? O czym? Jesus Christ, get a hold of yourself. Shouldn't we go get the others? Wish we could, but one of these folks might still be alive and they just might be. Ma rację, ma rację. Informacja w takich czasach jest mega cenna. Każda informacja. A ty czemu tam idziesz, dziewczynko? Jejku, jeszcze go zostawimy tam na brzegu. Nie, nikt. Dobra, stań na straży. Czemu? Czemu się kłócicie? Nie czas na to. Obok są martwi ludzie, którzy mogą zamienić się w zombiaków. Może przyjść ta banda, która sprawiła, że ci ludzie są martwi. Jest tyle rzeczy, które sprawiają, że nie powinniście się teraz kłócić. Nie, i poszedł. Ja pierniczę. Dobra, dobra. Masz rację, masz rację. O, jaki zębek, 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 słyszę? O, panie, ty. Ale włócznią przebity. Nie wyglądają, chociaż kto wie. Teraz ciężko ich rozpoznać. Nie jestem pewien, czy Clementine powinna ich sprawdzać. I obczajać, kim są. Przecież oni mogą żyć. Oni mogą nagle się poruszyć. O kurde. Okularki mogą się przydać dla Sary, czy coś. Chociaż każdy ma inną wadę wzroku. Ale zawsze by zabrał okulary. Może ktoś z nas będzie miał wadę wzroku i się kiedyś przydadzą, albo do jakiejś, nie wiem, lunety czy coś. Lee na pewno by coś z nich zrobił fajnego. Tutaj się boję, boję się. Jeszcze tak odwrócony tyłem, jak obrażony jakiś gość. Mój plecak! To są te zbiry? To są chyba te zbiry, co nas zaatakowały wtedy. O matko, a się przestraszyłem. Ja pierniczę. Jaś, proszę, nagraj po tym odcinku jeszcze jeden, świetnie się ciebie ogląda. PS, czy tamte zwłoki nie były czasem Konrada z 400 Days? Już nie pamiętam tego Konrada. Jestem pewien, że to jest na pewno plecak Clementine. O! On żyje! O nie! Ale on wygląda już na prawie martwego. On ma takie źrenice, jak miał Lee, jak był zarażony. That's my backpack. Skąd go masz? Okay. You were in the woods with Krista. The woman I was with. What happened to her? Please. To oni napadli wtedy na nią? Tell me. Uciekła? Powiedz, że uciekła. Please.
Co proszę? Wody? To powiedz mi najpierw, czy Krista żyje? W sumie, jak żyje, to może ją znajdziemy. A jak nie żyje, no to po co nam informacja, że nie żyje? Nie dajemy wody. Nie dajemy. Co proszę? Zmarnować wodę? Nie ma bata. Wydaje mi się, że jesteś złym człowiekiem. Wybacz. O nie! Okej. I'm fine. I'm fine. Just lost my footing. O nie. Widzicie tą ranę? On został ogryziony. God damn it. Nie. Pit. Kurde nie. About ammo. Ja pierniczę. Bitch. Damn it. You get your asses over here, both of you. I'll cover you. Gdzie mamy iść? Gdzie mamy iść? Get out of here. Get over here, god damn it. On jest ogryziony. Pit jest jak nic ugryziony. Ja pierniczę. Dobra, w bok, uciekaj. A poza tym tu jest wyjście, więc czemu mamy iść do Pita? Dobra, jestem. Czemu tak na mnie patrzy? Nie uratujemy już chłopa. Nie uratujemy go, nie ma bata. Ja. On był jednym z tych, co chcieli, żebyśmy zostali. Był dla nas dobry. Uciekajmy, uciekajmy. Jak mogłem go uratować? Jestem małą dziewczynką. Jak miałem sobie poradzić z trzema dorosłymi zombiakami? Kurde, gościu. Czemu tak mówisz? Jak mogłem? Nie mogłem, kurde. Ogarnij się, ziom. Mamy inne zmartwienie. Nie wrócimy ze szprotkami do domu. Nie będziemy mogli, mieli co jeść. Hopio, pomyśl o tym. Pomyśl o tym, że poszliśmy po karasia, po jakąś szprotkę czy coś, a nic nie przynosimy. Co jest? Co tu się dzieje? Ej, to jest ta nasza grupa, co mieszkała w tym domku? Oni teraz się schowali wszyscy w tym? Czy to my jesteśmy? A to nas te zombiaki śledziło. O matko! Ja i znowu w podobnym miejscu jak na ten kontener. No i masz ci los, dawaj. Przymykaj te drzwi, przymykaj kurde. I cyk, pięknie. Że Clementine musi więcej siły wkładać niż taki dorosły chłop. Wstyd! Znajdź coś. Do zamknięcia. Chociaż ja powinnam znaleźć, a ty trzymać. No nie wierzę. Kazałaś mu znaleźć coś. Ja pierniczę, ty Clementine też jesteś głupio mądra. No i co? No i co? Nie, przecież to zaraz... O, jest. No i cyk, pięknie, skrzynia. No ty byś takiej skrzyni nie uniosła ciężkiej. I co? Ale te drzwi nie wytrzymają długo. To jest najgorsze. Musimy szybko myśleć nad rozwiązaniem. Chyba, że ktoś skołuje te zombie i je odciągnie, czy coś. On się teraz załamie, chłopak. I tak nie dałabym rady. Pete got bit. What? He got bit. He wasn't going to make it. No niestety, to racja. Oj, i byśmy teraz siedzieli z takim Pitem, kurde, ugryzionym. I byśmy musieli go sami dobić. Dobrze, że go nie uratowaliśmy. We should at least look around. Maybe we can find something to help us get out of here. Knock yourself out. Czuj się jak u siebie, dziękuję. No to cyk, tutaj se to przemaluję na różowo. Ale syf, jakieś pajęczyny. Do you think they'll break through that window? Chyba nie powinny, są tam kraty, nie? A nie, nie ma krat, o kurde. Mogą na lajcie wejść tym oknem, oby go nie zauważyli, ty. Bimbrownia? Uuu, panie! Witamy na Podlasiu! No i wspaniale. Ale może gdzieś jeszcze jakaś butelka, prawda, się ostała, no. Trzeba przetestować tutaj zdolności starego bimbrownika, który tu pewnie kiedyś mieszkał. Oddać mu w ten sposób trochę szacunku, prawda? No i to mi się podoba. O, konfitury. Jakieś słoiczki, może ogórki. No i pięknie. Jakby była apokalipsa zombie, wszyscy na Podlasie. Tam i mamy bimber i pewnie mamy ogórki jakieś. Tak trzeba żyć. Whisky, Now what? To nie Podlasie. To jakiś taki jest bogatszy rejon. Podlasie i whisky to by się nie klei.
Nie wiem, to teraz jesteśmy bardziej gdzieś pomorskie. O, pomorskie to jest taki bogatszy, nie? Żeby zombie nie wyczaiły tego okienka. Oby. Albo oby te pajęczyny zatrzymały zombie. Może zombie boi się pająków? O! No to wtedy nie zaatakują. Co wam się kojarzy ze słowem bimbrownia? Nikt. Jasiu, podlała się. O! Co to? Co jest? Co jest? Kurde. O nie. Dobrze, że poszedł dalej. Co jest, kurde? Nick! Ty baranie! No i Pit miał rację, mówiąc o tobie, że jesteś beznadziejny. Ben drugi. Stop! Ogarnij się, gościu. Nie niż trunku. Typie, kurde, nie przestań! Jeszcze raz rzucisz? No. Co za głupę. I had to kill my mom. Oj, nie wiem, czy to jest miejsce na takie wyznania i na takie słowa. Luke always used to push me. I never wanted to go into business with him. Luke jest spoko, goście, weź się ogarnij. His big plan. Jaki plan? Fucking plan. In case of beer in, he just said, Nick, we're burning daylight. And that was that. After 6 months, we were flat broke. I didn't care. We were having fun. O czym ty gadasz? Ty mówisz o tym, co się działo przed apokalipsą? Ale możesz być nawet lepszy, możesz być po prostu sobą. Nie wiem, czemu tak dużo ludzi chce być jak inni ludzie. Nigdy nie będziesz jak inny człowiek. Ja nigdy nie będę jak Krzysztof Krawczyk, nigdy nie będę jak DiCaprio. Ale mogę być jak Jasiu i mogę być najlepszą wersją siebie, mogę być najlepszym Jasiem na świecie. Jasiem Dąbrowskim, bo oczywiście, że jest jeszcze jakiś tam głupi Jaś albo Jaś Fasola, no i tutaj nie pobiję ich, nie? Szczególnie głupiego Jasia w głupocie, prawda? Ale no, możecie być najlepszą wersją siebie i nie ma sensu być kopią czyjąś, bo po co? To wy jesteście oryginalni i nietuzinkowi. Nie kopiujcie nigdy innych ludzi. Chyba, że kopiujecie mnie, to dowód na to, że macie styl i inteligencję dużą. Dobrze. Everyone I grew up with, it all happened to them. Now, ale gula wsiął. It's gonna happen to us. Aż słuchać było takie... We're all so fucked. This whole world is fucked. Uda nam się. Bullshit. Gówno, prawda. No to pięknie. No to przekonałeś mnie. Masz argumenty. I mean, what's the point? We'll just march to some new place and somebody else will die. It's never gonna stop. No, to racja, no ale przed apokalipsą jaki miałeś sens życia? Też wszystko jakby kończyło się na śmierci. Tylko, że mogłeś trochę dłużej pożyć. Chodzi o to, żeby przetrwać jak najdłużej. A nuż to minie. A może odnajdziemy jakąś broń. A może wszystkie zombiaki niedługo zginą albo coś. Może będzie dobrze. A nawet jak będzie źle, to przeżyjemy chociaż 5 minut. Co, mamy od razu się wszyscy poddać? Nie bądź egoistą, ty. Nie poddawaj się, wariacie. No tak, sporo minęło, to fakt. Hey kid. Ooo, ty, hopie! Na początku chciałeś, żebyśmy patrzyli jak sikasz, teraz nam podajesz tego tu sikacza. Hopie! Matko, wołajcie prokuratora. Have a drink with me. Nie. No thanks. To się źle skończy. Teraz to naprawdę, teraz to czuję się... Listen. Paskudnie patrząc na ciebie. Takie coś zaproponować dziecku. Run for it. What are you gonna do? Stay here. I'm tired. Jak wrócę bez ciebie i Pita, oni zwalą na mnie, że was w pułapkę zaciągnę czy coś. They're good people. I knew someone like you. He was always screwing up too. Screwing up. I didn't ask for any of this. Nobody does. But so what? Mowa o Benie oczywiście. Nie mów mu o tym, jak Ben zginął. No chodź ze mną. Are you kidding? And leave all this? Co zostawić? Co zostawić? Te słoiki? Niedługo się skończą. What does it matter? You still have Luke. Chyba, że on oglądał ten film o słoikach.
Ten, na którym oni się... Dobra, nie, to jest brzydki film. Zmieńmy temat. Nick, I need your help. Please. Nick, masz szansę teraz być bohaterem. Być Nickiem. Być najlepszą wersją siebie. Chociaż z drugiej strony, kurde, pamiętacie? Zachowaliśmy Bena, a on potem odwalił fuszerkę. Teraz to samo, nie? Będzie. Zachowamy Nika i odwali fuszerkę, jak nic. No look, if we get separated, cabin's only half a mile from here. You can't miss it. Okej. Damy radę, damy radę. You ready? Ready. Niech jedna osoba wyjdzie okienkiem. Fuck it. Co? Co jest? Daleko są. Dacie radę. Po prostu biegnijcie, biegnijcie. One są wolne. A może was nie zauważą? A ty po co ty z tym słoikiem idziesz, chłopie? Na pamiątkę? O kurde. No i krzyknął jeszcze. Brawo ty. Ja pierniczę. I po co go brać? Po co go brać? Nie ma sensu takich brać mazgai. Chociaż pan na to. Odciągnij ich, dobrze. Żeby Clementine przetrwała. Uciekać. Dobrze, pięknie. I biegnie, biegnie, biegnie. Tylko żeby nikt przetrwał. Bo już z drugiej strony jak on ściąga na siebie zombiaki i byśmy do niego poszli, to byśmy zginęli razem z nim, a tak to? Wierzę w ciebie, Nick. Wierzę, dasz radę, chłopie. Epizod drugi, rozłam. O nie. Czemu nie może być epizodu przyjaźń? Wspaniałe życie, dobry obiad, czy coś w ten deseń. Rozłam. Jeszcze mi brakuje to, żeby oni się pokłócili wszyscy, rozstali. Ja pierniczę. Dobre, najważniejsze jest to, że jesteśmy w domku. Oby ten cały karwar, czy jak on tam ma, nie zaatakował tutaj tego miejsca. O nie. Clementine, are you all right? Nic mi nie jest, ale... Where's Alvin? What happened? It's been hours. Where are they? Clem! Pete got bit. What? What happened? Walkers. My God. Niestety. Where were you? Where were you exactly? Nad rzeką. Nad strumykiem. Dobra, no. W sumie to bardziej strumyk niż rzeka. My husband is still out there! Get the guns! No wątpię, że... Nie, na bank tam nie ma ich. I told them not to go. A, bo Luke i Alvin... O kurde! Ja się właśnie zastanawiałem, który miał na imię Alvin, bo myślę sobie, nad... nie było tam żadnego Alvina, ale może jakąś ksywę mieli Alvin? Tak jak ten Alvin od Freeze, a tu się okazuje, że... Ja pierniczy. I co? Can you please watch Sarah? Przypilnuję. She's upstairs. Just distract her. And don't tell her anything. I'll take care of her. You can trust me. Chociaż ja, powinniśmy pójść z nią i z nimi. Just don't open the doors for anything. Nie powinniśmy zostawać sami. Ojejku, to się źle skończy. Dwie nastolatki same na chacie. To albo skończy się oglądaniem Jasia do późna, albo skończy się morderstwem. Say cheese! O! I cyk. Ale faza. I mamy zdjęcie swoje. Nice. Ale wyszłaś przestraszona. Ej, mogłaś uprzedzić, teraz to nie wrzucę tego na Insta. Na Tindera tym bardziej. Co? Jasne. Daj ci zrobię. I się wymieniamy, wymienimy fotkami jak przyjaciółki. I uwaga, ona rzeczywiście zachowuje się jak dziecko. Jeszcze trochę przetrzymajmy ją. A cyk. I poszło. Mamy. Mogę zrobić jak mówiłaś. Ty też mi zrobiłaś takie zdjęcie właśnie. Takie niewyjściowe, jak akurat wchodziłam i taką minę mam. To też powinniśmy ci zrobić przypałowe zdjęcie. Clem, you're scaring me. He'll be fine. Are you sure? No nie do końca. Są takie czasy, że nigdy nie wiadomo, co się stanie. Nigdy nie można być pewnym. Nie płacz. Sorry, I just need to... Nie przepraszaj. Bądź twarda, kurde. Zagrajmy w grę. O, zagrajmy w planszówkę. Ja pociesz ją jakoś. Słuchaj, Sara. Są takie czasy, że musisz mieć jaja. Rozumiesz? No.
Co znalazłaś? Aż się boję trochę. Oh shit. Will you show me how to use it? I couldn't find any bullets. If something's wrong, ja, doktor nas zarąbie. To nie nasza wina. Ale musimy ją nauczyć. I should know. Jeśli nie powiesz tacie. Don't tell your dad. I won't, I promise. First, remember, it's just... Ale nie powinniśmy w ogóle się bawić pistoletem. Strzelać, a jak szwendacze z okolicy to usłyszą. Albo jakiś gang akurat będzie przychodzić i... Hej ho, hej ho, hej, tsz, o, idziemy tam. No nie możemy. Nie, tak nie trzymaj na pewno. Co ty się bawisz, kurde, w CSGO? Tak się nie trzyma pistoletu. Okej, co do I do? The most important thing is, when you go to shoot, take a breath. O tak, wyprostuj. Jak będziesz tak trzymała, to sobie przywalisz w nos. I teraz cyk, kurde, zachowujemy się jak brzydki burak, mówimy o broni. Clementine, dobrze, brzydki burak byłby dumny. Ty, bo zaraz bez hitu zemdlejesz, jak zabierzesz taki wdech. Ale nie strzelaj. Nie, nie strzelaj. Co ty robisz? Co za głupia jest? Ja pierniczę. Nie wolno. To było najgłupsze, co zobaczyłem w swoim życiu. Kobito, zabierz jej tę broń. Hey, Luke's back. O nie? To nie jest Luke? Nie! Oddaj ten pistolet! Luke sam wrócił? Nie ma bata, nie ma bata. Nie ma bata. Idź tutaj po jakiś, nie wiem, po jakąś broń. Nie ma tam żadnego kija baseballowego. Ja pierniczę, chłopie. To nie jest na bank, Luke. Sara, dawaj mi to broń. Dawaj broń, wyjrzyj. Mamy młotek jak coś i zapalniczkę. Dobrze wiedzieć. Ja, to się źle skończy. To jest takie straszne. A pierniczy, gdzie ty jesteś, Sara? O kurde. That's not Luke. To nie Luke. Dawaj broń. Clem, I think I know him. Co to jest? To jest ten Carver? He can't see me. You have to make him go away. Who is he? I don't remember. To ten zły gość. Clem, I can't breathe. I can't breathe. Ja pierniczę, dlatego trzeba przystosowywać dzieci do takich czasów, jak nastają takie czasy. A nie utrzymywać, wszystko będzie dobrze, a ten zombie, co zjada właśnie człowieka, nie patrz na niego. Nie patrz, to tylko koszmar. Nie, no trzeba mówić, co i jak. Hello? Zamknij. Zamknij. Hello there. Who are you? Well, actually I'm your neighbor. Oh, nie. Neighbor? That's right. My family and I are set up a ways downriver. I'm kind of surprised we haven't run into each other yet. What's your name? Jak ta jest przestraszona, to to jest naprawdę bardzo złe. Hello. O nie! Czemu? Nie. Co ty? Co kilka minut? Jak ci nie pozwala dziewczynka wejść do domu, to się nie wchodzi. Rozumiesz? Ja pierniczę. Uczcie się, drogie dzieci. Obcy, zamykasz od razu drzwi. Nawet jak nie widzisz obcego, zamykasz tak czy siak drzwi. Drzwi powinny być zamknięte. Bo może coś takiego się stać. No to nie zły sąsiad. We have a big group. Lots. Oh? How big? Dozens. They'll be back soon. And they left you here all alone. They must trust you. A, bo mam broń. I'm out looking for my people. Seven of them to be exact. They've been gone a long while. O kurde. I'm worried they might have gotten lost. Maybe. On jest szefem tego gangu, co na nas napadł. You've seen him. Wtedy tam i Christy napadł. Spanish guy and his daughter. Quiet girl. Bit taller than you. Big black guy. This big. That's a lot of people to lose. Tell me about it. This whole damn thing's a pain in the ass. Ja pierniczę. Kim ty jesteś, wariacie? Czemu tak chodzisz? Nie pozwoliliśmy. Clementine, chwyć za broń. Chwyć za broń. Weź broń od Sary. Błagam. Nie śledź go. Albo weź ty jakiś nóż czy coś. Wypadł mi gościu z tego domu. Wypadł. I cyk. Telefon do płoku, a tu zaraz. Wybiorę jak nic. Starszy gościu napastuje moją dziewczynkę. More. Dobrze, dobrze. Pewno siebie udaje.
Hey, listen, kid. Hope you're not one of those nuts headed up north. Nie chwytaj noża. On ma pistolet. Nie ma sensu. A ty gdzie mieszkasz? Jestem tu. Looking for Shangri-La. I'm not sure why you'd go. Opowiadaj najpierw o sobie, cwaniaczku. Where do you live? Down by the river there. There's a sweet little spot with a boat where we pitch camp. Got a few tents up and everything else. And... Do you have a dog? No, I don't. What difference does it make? Just wondering. To chyba ten obóz, który widzieliśmy. Nie chwytamy za nóż, nie ma sensu. O! Co? Where does this go? Tam. In the drawer there. No i odłożył. Ty, może mogę mu zaufać? Może on nie jest taki zły? Żeby teraz Sara nie zrobiła głupoty. Spokojnie. It's a real nice place. Kinda cozy. Okej. Przytulne. Ale ty tu nie zamieszkasz, stary. Nie ma bata. Jak jeszcze tak wparadowałeś. I always wore shirts like this. Doctor. Real smug son of a bitch. But a smart man. What happened to him? Let's just say we had our differences. Sooner or later, people close to you will. To jest ten zły gościu. Happens every time. Jak nic. Ja, weźmy pistolet, jak będziemy mogli. Ja jestem w tarapatach. No wciul w tarapat. O, ty bez kitu, czekaj. Czy ja wiem, czy w takich tarapatach jakby jest ich mniej? Nie no, w tarapatach. Przerąbane trochę. Chociaż ty. Zależy, czy jej ruch chyba. Zależy, czy jej ruch. Dobra, potem do tego wrócę. O! Purkłem. Ja dospierdziałem się, przepraszam. O nie, Sara, czemu tak głośno? Nie, zobaczył to! Nie mówiła, że jestem sama, tylko mówiła, że tu jest duża grupa, która zaraz wróci. It's probably just the wind. No? I co? I czy... Nie... Mogliśmy mu powiedzieć... Idź mi gościu z tego domu. Idź mi gościu z tego domu, błagam. Nie. Nie. Uff, Sara, dobrze, dobrze, schowała się. Mówiłem, że wiatr? Mówiłem? I told you, nobody's here. Seems that way. No, to wygląda. Didn't mean to be rude. Ale? Couldn't just leave you here with a good conscience if someone was poking around, right? Sure. Dobra, wypad. O nie. O nie. Co tam podniosłeś? Who's this? Ja pierniczę. Moja siostra. Nie, 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 nie. Bo to jest córka tego lekarza. On nie lubi lekarza. On by ją z chęcią zabił pewnie. Pewnie ktoś, kto tu mieszkał. Jakieś dziecko. Chyba, że on z lekarzem byli parą. To też jest ten. Weź zdjęcie. Never seen her before. No i co ty na to? Co? You have no idea who these people are, do you? Do you know them? Let me ask you this. When you met them, how much did they trust you? No, najpierw mnie uratowali. Do czego zmierzasz? Ja pierniczę. Gdyby nie te pauzy, to ja bym nie wiedział, co wybrać. Ja przecież byś się zestresował, gdybym miał szybki wybór. Przecież w prawdziwym życiu nigdy tak nie jest, że ktoś ci zadaje pytanie i masz 2 sekundy na odpowiedź, nie? Chociaż z drugiej strony nie możesz się ten naradzić. Ja sobie trochę ułatwiam grę tymi pauzami, ale też tak muszę, żeby do was mówić, bo tak to ja wiecie, ja muszę przemyśleć to wszystko i wy wtedy też wiecie, dlaczego podejmuję takie, a nie inne decyzje, nie? Bo tak to jakbym wybierał jakieś tam pojedyncze kwestie, to wy byście myśleli sobie, no debil, no debil, no. A tak to przynajmniej mówicie, no palant. Ale, Boże, ma trochę racji.
Dlaczego zmierzasz? If people don't trust you, how can you trust them? Trochę ma racji, ale to on wparował tutaj. Jest zabijaka. Do widzenia. Kim jesteś? Wait, who are you? You have a real good day now. Okej. Bił sobie jak do siebie, nie? I poszedł. Ale to było creepy, ty. Nie wiem, mieliście kiedyś taką sytuację, że sąsiad wam wbił na chatę? No dzień dobry, ja sąsiad spod piątki, tak tylko sobie się przejdę. O, sypialnia, ładnie, o, no ładnie, ładnie, ładnie. Też mam tak zrobioną sypialnię, tylko wie pan co? Trochę szkoda, bo te ściany takie nośne, słyszysz choć wszystko przez nie, nie? Clementine. Jesteście. You were with Nick, right? We gotta go find him. Uj, chyba nie, już go nie odnajdziecie. What? What did she say? Someone came to the cabin. What? Clementine talked to him. And you just opened the door for him? Nie otworzyłam. Becca, calm down. I am calm. Nie otworzyłam. Sam sobie wszedł. Opened the door. He just came in. She's telling the truth. Uff, dziękuję ci, Sarah. His name? Did he say what his name was? Nie, nie przedstawił się. Maybe it wasn't him. You know damn well who it was. Nie przedstawił się. Did he say his name? I don't remember. Nie przedstawił. He had a gun. I didn't want to make him mad. I bardzo dobrze zrobiliśmy. Jesteśmy całe, to jest najważniejsze. O kurde. Czy on miał brązowy... Chyba miał brązowy płaszcz. He had a big brown coat. Did it have a lining? A collar? Yeah, fur. He talked about you, Dad. Mówił, że się pokłóciliście. Of course he won't, Sarah. Ty, on trochę jest podobny do tego taty. Ty. Podobni, chyba że to przypadek. Twój tata to najmilszy człowiek. O kurde, tak się zaczyna zawsze, jak się mówi o kimś złym. No miły był, dzień dobry mówił. Na bank. Czemu krzyczysz? Chciałeś, żeby zachowywała się jak normalna dziewczyna, no to się zachowuje. Kazałeś mi odwrócić jej uwagę. Ja zrobiłem to zdjęcie. You need to calm down. Alright, you're scaring your daughter. Nic nie mów, bo albo wtopisz teraz ojca, albo wtopisz dziewczynkę. Nic nie mów. Scouting. We got lucky. He wasn't expecting to find us. To on miał szczęście. Przecież jakbyście tutaj byli, to byście go załatwili. Typek naprawdę jest samobójcą. Idzie sobie tak o do ludzi, którzy go nie lubią, nie? Well. He was too smart to stick around, but he'll be back with the rest. O kurde. We don't have much time. To jest akurat racja. Everyone pack up. O nie. Alvin, wait. Alvin wkurzony. Leave now, sweetie, before he comes back with more bad guys. But it's gonna be okay. Let's just go get your things. Zapytaj o to. Chociaż oni się mogą wkurzyć zaraz. Czemu musieliście? Clem, I don't know what he told you, but William Carver is a... Wiedziałem, że to Carver. He's the leader of a camp not far from here, and he's very smart. We were lucky to escape. Look, I'm sorry to involve you, but now that he's seen you, you'll be safer with us. We have to leave. Gdyby chciał, to już bym nie mógł wcześniej zabić i zostawić wam taki... We gotta find Nick on our way out of here. You know where he was, right? Yeah. Taki właśnie sygnał, że to jest jego teren. Ready to grab your stuff. Let's hit the road. Wydaje mi się, że dobrze zrobiliśmy. Ostatecznie bardzo dobrze to wszystko wyszło. A ja wam dziękuję ślicznie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i widzimy się już za dwa dni w kolejnym odcinku The Walking Dead. Ja już za wami tęsknię, trzymajcie się. Servus!